Za nami jeden z największych kongresów medycznych w Polsce. Przez 3 marcowe dni ponad 1000 lekarzy uczestniczyło w wykładach blisko 80 prelegentów. W każdym dniu od godzin porannych do wieczornych odbywały się równolegle sesja główna oraz sesje satelitarne. Dodatkowo w każdej chwili można było przejść do grupy blisko 60 wystawców, aby zapoznać się z nowościami na rynku preparatów i sprzętu medycyny estetycznej. Po tych 2 latach spotykamy się, ale chyba zupełnie w innej atmosferze. Jest to kongres przede wszystkim, który bardzo dużą taki nacisk kładzie i widzę, że tego są niezwykle spragnieni lekarze, bo tak liczne uczestniczenie we wszystkich sesjach, sale są pełne, korytarze puste. To świadczy o jednym, że tematy, które są tutaj proponowane lekarzom, są niezwykle istotne i ważne. Tu chodzi o właśnie o tę naukę, o immunologię, co się dzieje, jakie badania należy wykonywać, o tą etykę, czy my jesteśmy również dziedziną medycyny, która jest medycyną życzeniową, czy jesteśmy, że powinniśmy, jaki sposób powinniśmy prowadzić dokumentację. No to wszystko, co jest niezwykle ważne i istotne dla nas, dla lekarzy. Wśród tematów poruszanych podczas sesji głównej znalazły się m.in. zagadnienia poświęcone dermatologii w czasie pandemii COVID-19, regeneracji skóry, nowym technologiom w medycynie estetycznej oraz nowum na Kongresie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych sesja prawna, podczas której poruszono m.in. sprawę przygotowywanej ustawy o wyrobach medycznych oraz kwestie związane z wykonywaniem zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione. Ja myślę, że tutaj właśnie te zintensyfikowane działania stowarzyszenia mające na celu wprowadzenie granicy, które z zabiegów medycyny estetycznej powinny być bezwzględnie uznawane za świadczenia zdrowotne, możliwe do wykonywania tylko przez lekarzy, a te, które mogą być przez podmioty nielekarskie. Czyli to jest ta dyskusja, która się toczy. My prawnicy oczywiście tutaj mamy cały czas spór. Jedna grupa uważa, że te przepisy już w tym momencie to rozgraniczają. Inni mówią, że jest pewnego rodzaju chaos. Właśnie dlatego ważne jest to, żeby postawić tą wyraźną kreskę i skończyć ten wreszcie spór. Zmiana troszeczkę samego wydźwięku tego kongresu ma niezwykłe znaczenie. Bardzo się cieszę, że przyjechała tak duża ilość lekarzy, bo jest nas ponad 1000 osób, a to jest naprawdę jak na obecne czasy rzadkością, ale to jest po to, że tyle rzeczy w tej dziedzinie tak szybko się zmienia i ilość powikłań, która powstaje i problemów, które wiążą się z nieopanowanym, pozamedycznym stosowaniem różnego rodzaju metod, powoduje, że przygotowujemy się jako lekarze do tego, co się może zdarzyć później. Nowoczesna medycyna estetyczna to ogromne wyzwanie dla lekarzy. Zaczynaliśmy zajmować się medycyną estetyczną ponad 20 lat temu i wtedy najważniejsze było, jak wstrzyknąć, co wstrzyknąć, gdzie wstrzyknąć. Teraz spotykamy się ze skutkami ubocznymi i naszych działań, i naszych działań 20 lat temu, i naszych obecnych działań. Zaczynamy uczyć się diagnostyki powikłań, zaczynamy uczyć się leczenia powikłań. Wiemy już o tym, jak ważna jest dermatopatologia, wiemy o tym, jak ważne są badania obrazowe w medycynie estetycznej, po to, żeby najbezpieczniej, jak to jest możliwe, podejść do pacjenta i w sposób najbardziej skuteczny i bezpieczny rozwiązać jego problemy. Bardzo dużo tematów, wykładów jest poświęcone w trakcie aktualnego kongresu zagadnieniom z zakresu powikłań w medycynie estetycznej. Jak rozpoznawać, jak sobie radzić, a to w aktualnym świecie medycyny estetycznej jest bardzo istotną kwestią.
oczywiście wiedzieć, co robimy, ale musi mieć też dla pacjenta czas, umieć go wysłuchać i rozwiązać jego problem, bo to nie jest to, że doktor robi to, co on uważa, bo temu pacjentowi, zdaniem doktora, potrzeba tego czy tamtego, tylko musimy wsłuchać się w potrzeby pacjenta i połączyć te dwie rzeczy. Dlatego bardzo ważne jest ciągłe kształcenie, zdobywanie nowych doświadczeń, pogłębianie wiedzy z zakresu własnej specjalizacji, ale także szeroko pojętej medycyny estetycznej. Wymiana doświadczeń i właśnie uczestniczenie w podnoszących kwalifikacje wykładach kongresowych oraz szkoleniach. Jak wiecie, lekarz musi zawsze podnosić swoje kwalifikacje i temu służą właśnie takie spotkania, kongresy, na które przyjeżdża wiele osobistości, nie tylko z Polski, ale szczególnie ze świata i z Europy. I wtedy my mamy okazję odświeżyć swoją wiedzę, poszerzyć ją i pójść z nią dalej. No bo przecież kto się nie uczy, kto nie poszerza tej wiedzy, ten się zatrzymuje, a później cofa. Dorośli i doświadczeni lekarze muszą współistnieć z młodymi, nabierającymi doświadczenia. Przede wszystkim dlatego, że medycyna to jest jednak nadal sztuka, gdzie wiedza płynie od tych, którzy mają doświadczenie, do tych, którzy mają mniejsze doświadczenie. Jest to przede wszystkim sztuka, w którym jest mistrz i uczeń. Aczkolwiek ostatnio zaciera się ten podział taki bardzo wyraźny, ale tutaj w tym środowisku Stowarzyszenia Lekarzy Medycyny Estetycznej my wracamy do tych starych i jeszcze starszych nawyków, jeszcze z, jak to się mówi, z epoki kamienia łupanego, gdzie ta zależność między mistrzem i uczniem jest kultywowana. Na początku może jest coś takiego, że tak się podchodzi, że my się czegoś nauczyliśmy, przeczytaliśmy i tak dalej, to zatrzymamy dla siebie, a innym przekażemy tylko trochę. Ale gdy już jesteśmy na pewnym poziomie i naprawdę mamy dużą dozę wiedzy, ja uważam, że chcemy się nią dzielić, bo chcemy, żeby to młode pokolenie lekarzy, które wchodzi, które zaczyna, żeby ono tak samo dobrze robiło te zabiegi, żeby robili to z pasją i przede wszystkim, żeby nasi pacjenci no nie mieli działań niepożądanych albo mieli ich jak najmniej, żeby te efekty zabiegów były jak najlepsze. To mój pierwszy raz na tym kongresie i muszę przyznać, że bardzo podoba mi się taka forma wydarzenia naukowego. Naprawdę ważne jest to, że możemy wszystkim lekarzom udostępnić wiedzę, jakie są nasze doświadczenia z określonym produktem, z określonym protokołem, jakie są najnowsze trendy w medycynie estetycznej. I dlatego bardzo się ucieszyłem, kiedy już po pierwszych kilku minutach mojego wykładu okazało się, że właściwie mamy z uczestniczącymi w nim lekarzami takie samo spojrzenie na medycynę estetyczną. Chcemy pracować bardziej naturalnie, osiągać oczywiście coraz lepsze wyniki i angażować się, aby osiągnąć efekty przeciwstarzeniowe. I to nam się udaje. Idziemy do przodu, osiągając coraz lepsze rezultaty dla pacjenta i dla nas. Znaczenie zabiegów estetycznych jest w dzisiejszych czasach absolutnie nie do pominięcia. Bardzo ważne jest to, żeby lekarze mieli i udoskonalali wiedzę z zakresu anatomii i właściwych procedur, sposobów wykonywania zabiegów, a także zapobiegania powikłaniom. Z tego, co widzę i słyszę tu na miejscu, poziom naukowy tego kongresu jest zdecydowanie bardzo wysoki. Uczestniczący w nim lekarze są bardzo zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji i nabywaniem wiedzy. Szukają nowych informacji, szukają ważnych informacji, a to jest doskonałe miejsce, aby je zdobyć. Wielu lekarzy, którzy przychodzą do naszego centrum kształcenia, którzy już pracują powiedzmy 3-4 lata gdzieś prowadząc swoje gabinety, oni dopiero wtedy czują, że
nauka, toksyny i wypełniacze to za mało, że muszą znać anatomię skóry, jej fizjologię, histopatologię, że muszą wiedzieć, jakie mechanizmy rządzą produktami, które podaje się w skórę, że muszą znać zasady prowadzenia gabinetu zarówno ze strony prawnej, jak i ze strony sanepidu. Wchodzi teraz dyrektywa unijna, też wiele lekarzy szuka, skąd zdobyć taką wiedzę. Oczywiście po całą regenerację skóry, od laserów, peelingów, po mezoterapię i różnego rodzaju urządzenia medyczne. Właśnie, urządzenia medyczne. Tych na kongresie zdecydowanie nie brakowało. Lekarze mieli czas na to, aby porozmawiać z przedstawicielami dystrybutorów i producentów urządzeń i preparatów, w tym oczywiście tych, które otrzymały tegoroczną perłę dermatologii, ale też takich, które na rynku są od niedawna i ich obecność na kongresie jest niemalże polską lub światową premierą. Z preparatem Karizma pojawiamy się po raz pierwszy na kongresie akurat w tych dniach. No i na pewno będzie to duży sukces po pierwszych opiniach lekarzy, które mieliśmy szansę usłyszeć. Wydaje się, że to będzie naprawdę fajny produkt. Jestem bardzo mile zaskoczony, że wstąpiliśmy wreszcie w erę biostymulacji. I to jest coś, co wyróżnia teraz medycynę estetyczną, nie tylko europejską, światową, ale też polską. Łączy się to również z technikami małoinwazyjnymi, z głęboką stymulacją skóry. Wybór produktów jest ogromny. W zasadzie producenci prześcigają się w różnych i produktach, i substancjach, także tego jest coraz więcej. I naprawdę jestem mocno zaskoczony tym, że ten naturalny wygląd, poprawa jakości skóry to jest przede wszystkim w tej chwili, a nie to, co było jeszcze 4-5 lat temu, wypełniacze, wolumetria i nadmierne wypełnianie różnych okolic twarzy. Ogromna wartość i zaleta, że spotykamy się właśnie znowu razem, nie w zaciszu domowym czy w klinice, tylko w miejscach do tego przeznaczonych i możemy wymieniać się doświadczeniami, że możemy razem odkrywać nowe produkty, które mają swoje premiery, na przykład Viscoderm, na który czekałam bardzo długo, bo jest to produkt, który za granicą już od dawna jest używany, a myśmy go nie mieli w swoim portfolio. Tak naprawdę na wagę kongresu myśmy całym środowiskiem pracowali od lat. Jest w tej chwili 3-4 duże kongresy w Polsce, na które warto przyjeżdżać, gdzie koledzy z całego świata przyjeżdżają nie tylko dzielić się wiedzą, ale też ją nabywać. I jesteśmy bardzo, bardzo dumni z naszego środowiska. Jesteśmy na najwyższym poziomie. Gdziekolwiek nie pojedziemy, tam wykłady są na podobne tematy. Jeśli urządzenie pojawia się najczęściej, nowe technologie to Ameryka, no to tak naprawdę po miesiącu ta technologia jest już u nas. Miejmy nadzieję, że to nie jest ostatni zabieg w moim życiu, że nie wykonuje się w egzekucji. Zaraz się przekonamy. Bo czym właściwie dla lekarza jest możliwość uczestniczenia w kongresie? Powiedzieliśmy o kształceniu, o możliwości zapoznania się z nowymi preparatami i urządzeniami, ale to zdecydowanie nie wszystko. Dają nam, lekarzom, możliwość bezpośredniej interakcji z wykładowcami oraz z koleżankami i kolegami. Nic nie zastąpi rozmów, dyskusji, dzielenia się pomysłami na żywo. Jest to bardzo istotna wymiana informacji, zapoznanie się z nowościami, które się pojawiają na rynku. No i spotkanie z kolegami z branży, dowiedzenie się, co u kogo się dzieje i jak się w tych ciężkich czasach nam żyje.
zdecydowanie lepiej jest uczestniczyć w kongresach na żywo. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie odbioru takich treści merytorycznych, ale przede wszystkim spotkań z osobami, które znamy, wzajemnej wymiany doświadczeń, więc no, tęskniliśmy za tymi kongresami. Cieszymy się, że powolutku wracamy do rzeczywistości i do takich spotkań na żywo. Medycyną estetyczną zajmuję się już ponad 10 lat i w kongresach tego typu uczestniczę zawsze, teraz po dwuletniej przerwie, więc to jest niesamowite, że mogliśmy się znowu spotkać. Bardzo fajny kongres, bardzo ciekawe wykłady. Jednym z ciekawszych, myślę, była informacja na temat anatomii ust i sposobów wypełniania. Wydawałoby się, że wszystko o ustach wiemy, a przedstawiono takie metody i taki sposób wypełniania ust, że okazuje się, że cały czas możemy te usta jeszcze piękniej wypełniać. Z mojego punktu widzenia to wielką wartością już jest to, że sam kongres się odbył w tych trudnych czasach, zarówno po epidemii, jak i również w dobie wojny, która trwa. Natomiast kongres ma bardzo dużą wartość medyczną, edukacyjną dla każdego lekarza, niezależnie od specjalizacji. Podsumowując tegoroczny kongres, należy wspomnieć, że był to pierwszy kongres objęty patronatem naukowym IMCAS. Jest to początek, jak się wydaje, długiej i owocnej współpracy. Myślę, że w waszym kraju to właśnie towarzystwo jest jednym z największych i najciekawszych. Zajmuje się tym, czego powinniśmy się nauczyć w chirurgii plastycznej, dermatologii, medycynie estetycznej. W mojej opinii poziom treści przekazywanych tutaj jest bardzo wysoki i z radością wspieramy to stowarzyszenie. Organizacja jest tutaj bardzo dobra. Kongres oczywiście się zmienił, ale jest to oczywiście zmiana na lepsze. Dziś mamy znakomity program naukowy. W sesji naukowej bierze udział kilka naprawdę wielkich nazwisk. Są to międzynarodowi trenerzy i naukowcy oraz oczywiście polscy prelegenci, w których wykładach zawsze warto wziąć udział i po prostu spotkać się z nimi. Warszawa jest pięknym miastem. I na koniec atmosfera. Coś, bez czego nawet najlepiej przygotowane pod względem naukowym kongresy i sympozja po prostu nie są w stanie przyciągnąć dużej liczby uczestników. Atmosfera dobra. Kongres up to now looks good, but I can... Przyjechałem w zasadzie dopiero kilka godzin temu, ale już jestem przekonany, że to będzie dobry kongres. Tu zawsze jest fantastycznie, to jest duże wydarzenie, gdzie dużo się dzieje. Potwierdzam, atmosfera jest świetna, bo wszyscy się cieszymy, że właśnie możemy się spotkać, możemy się wymienić doświadczeniem. Oczywiście program merytoryczny jest niezwykle ważny i cieszę się, że od początku, od wczoraj jest bardzo duża frekwencja. Miałem takie uczucie, które określa się mianem déjà vu. Wydawało mi się pierwszego dnia teraz, w tym roku, jak wszedłem tutaj na salę kongresową, że te dwa lata, które minęły od poprzednich tego typu wydarzeń, spłaszczyły się i tak naprawdę zmniejszyły do takiej przestrzeni. Kiedyś było fajnie i teraz jest fajnie i znowuż idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że ten kongres jest takim wielkim przełomem. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim lekarzom, którzy przybyli. Dziękuję też i wszystkim firmom, które wzięły udział w tym kongresie, wszystkim sponsorom, bo dzięki nim mógł się taki kongres odbyć. Oczywiście zawsze jest coś naskiego, jest taki w nas mimo wszystko wielki smutek, bo to, co się dzieje koło nas, najpierw pandemia, a w tej chwili to w postaci tego, co się dzieje na Ukrainie, powoduje, że jesteśmy w takim dużym dyskomforcie, ale jednak życie toczy się dalej i musimy wiedzieć, że abyśmy mogli pomagać,
to my musimy być silni, to my musimy żyć tak, żeby również żyć w zgodzie ze wszystkim, ale też i również tym, żebyśmy mogli psychicznie, że tak powiem, podołać temu wszystkiemu, żeby też i pomagać innym. Uczestnictwo i prowadzenie w miarę normalnego życia tu ma spowodować, że będziemy również i psychicznie zdolni do tego, żeby pomagać tamtym ludziom tam.